Witajcie na moim kanale. W tym tygodniu studio SCS Software przygotowało dwa prezenty dla swoich fanów. Nowe DLC o nazwie Iberia oraz nową ciężarówkę Renault Range T model z 2021 roku, który swoją oficjalną, realną premierę miał równocześnie z wersją cyfrową w ETS 2. Z tej właśnie okazji planowałem wrzucić na kanał film, na którym chciałem zaprezentować najnowszą ciężarówkę oraz trochę pozwiedzać Iberię. W związku z tym miałem wam przedstawić mojego wirtualnego szefa firmy transportowej, niejakiego Jacka z Krakowa, który miał przeszczęśliwy w swojej nowej ciężarówce, świeżo kupionej i odebranej prosto z salonu, po raz pierwszy w życiu zobaczyć Barcelonę, Madryt, Bilbao, a może nawet Porto. Niestety w trakcie podróży wydarzyło się coś, co zwykle mój stoicki spokój oraz duże pokłady cierpliwości i zaufanie dla SCS Software wystawiło na ciężką próbę. Ale po kolei, bo nie chciałbym, aby ten film stał się powielkanocnymi gorzkimi żalami w stronę naszych południowych sąsiadów. Punkt pierwszy. Nowa Renówka. Cóż mogę powiedzieć? Fajnie wykonany model. Rzucają się w oczy nowe LED-owe światła. Dosyć duża ilość możliwości konfiguracji i dołożenia dodatków do tej ciężarówki. I na chwilę obecną to tyle, bo wkurw nie pozwalał mi nacieszyć się tym modelem w pełni. Punkt drugi. Iberia. Oddano spory kawał mapy, jakże wyczekiwany przez graczy. Mamy tereny Hiszpanii i Portugalii, łącznie, jak podaje studio, 49 miast. Już przy pierwszym kontakcie, przy pierwszych przejechanych kilometrach na tej mapie, mamy wrażenie, że to jest DLC do ATS-a, a my podróżujemy po terenach Kalifornii albo Arizony. Dużo otwartej przestrzeni, pustynna roślinność, a zaraz po niej zielone drzewa i krzaczki, i potem znów mamy przepaloną, suchą trawę i znów zielone krzaczki. Gdyby nie brak długich, prostych autostrad, naprawdę ktoś mógłby pomylić ten dodatek z ATS-em. I uważam, że to jest bardzo słuszny kierunek, bo ostatnie DLC do ATS-a trzymają naprawdę, naprawdę wysoki poziom. A w miastach, tych nowych hiszpańskich miastach, które miałem okazję odwiedzić, zwraca uwagę inna niż dotychczas infrastruktura. Jest bardzo dużo rond, niespotykanych do tej pory układów ulic oraz skrzyżowań, a nawet świateł drogowych przed wjazdem lub wyjazdem z ronda. To duży plus dla tego dodatku. Nie narzekamy na monotonię, mimo że do tej pory byłem tylko w trzech hiszpańskich miastach, ale w każdym przynajmniej raz zastanawiałem się, jak mam teraz pojechać, którędy, i zerkałem niecierpliwie w nawigację. Zaskoczyły mnie nowe magazyny. Rampy wybudowane pod kątem. Często spotykam je w życiu codziennym, od teraz również w ETS. Bardzo miła niespodzianka. Do tej samej kategorii zaliczam możliwość wykręcenia pauzy w centrum miasta na parkingu przy ulicy. Tego do tej pory w ETS nie było. Niby taka mała zmiana, ale bardzo, bardzo cieszę. Widać również nowe modele architektury drogowej, nowe rozwiązania mostów, tuneli, budynków, nawet siatki na skarpach dbające o to, by jakiś głaz nie osunął się na drogę. Mamy kilka punktów widokowych, ale jak do tej pory nie udało mi się skorzystać. Miałem jeden w Barcelonie, przyznaję szczerze. Pewnie gdy wkurwienie mi minie, wrócę do tego punktu razem z Jackiem i zobaczymy. Z tego co się orientuję, to chyba jest tuż koło portu w Barcelonie. Ale okej, no właśnie, o co cały ten wkurw?
kilkadziesiąt godzin w Euro Trucka 1, 400 godzin w ETS-a 2, do tego niecałe 200 godzin w ATS-a i nigdy nie pamiętam, bym tak klnął grając w jakąkolwiek z gier ze studia SCS Software. Oczywiście, że zdarzały się jakieś małe błędy, niedociągnięcia, jak na przykład słynne plastikowe Volvo z dźwiękami z sokowirówki w ATS-ie, ale do tej pory raczej mnie to śmieszyło niż wkurzało. Cierpliwie czekałem na update'y bądź placę moderów, ale dziś coś we mnie pękło, już czara goryczy się przelała. ETS-2 to dla mnie gra, gdzie się relaksuję. Często po ciężkim dniu pracy odpalam grę, podpinam kierownicę i robię jedną, dwie, czasem trzy trasy, a w międzyczasie resetuję mózg, przestaję myśleć o problemach w pracy czy problemach dnia codziennego. Jest tylko droga, kierownica, piękne widoki naokoło i kierowca. Full chill out and relax. Ruch AI w tej grze nigdy nie był wybitny, ale nie przeszkadzał w tej grze. Nie ma chyba wśród symulatorów gry, która nie miałaby problemów z odwzorowaniem trafiku sztucznej inteligencji. Ale ten w ETS był w miarę okej. Okay. Zaznaczam, że to moje subiektywne zdanie, jednak poparte jakby nie było kilkuset godzinami gry. Traffic AI czasem powodował korki, wkurzało zwalnianie pojazdów, gdy przejeżdżali obok wypadku, ale w sumie przyznajcie sami, dokładnie tak samo większość z nas reaguje w prawdziwym życiu. Trzeba zobaczyć, kto kogo puknął i czy sąsiad będzie musiał nową furę oddać do blacharza. Natomiast to, co spotkało mnie na drogach Iberii, wystawiło w zasadzie moją cierpliwość na ciężką próbę. Przyznaję szczerze, że nie wiem, czy to są zmiany w aktualizacji 1.40, czy wina samego DLC. Czy programiści z SCS Software tak bardzo skupili się na wprowadzaniu nowego modelu świateł w grze? Swoją drogą muszę przyznać, że wykonali bardzo dobrą robotę. Burza w nocy polecam każdemu, naprawdę potrafi przestraszyć. Niebo w lusterkach wygląda rewelacyjnie. Czy też są to błędy w DLC, gdzie drogi mają ustawioną inną prędkość, jaką my widzimy, a trafik widzi ją inaczej. Tak czy inaczej, na terenach Hiszpanii, na autostradach możemy jechać 90 km na godzinę, ale tylko w teorii. Możemy próbować i pewnie przez kilka kilometrów uda nam się z taką prędkością pojechać, a potem... Trafik skutecznie nas zwolni. Nie da zmienić pasu ruchu. Koniec rządem temu, kto przez Iberię przejedzie bez jakiejkolwiek stłuczki. Ja moją nową Renię poobijałem chyba bardziej niż wszystkie samochody łącznie, jakie miałem w tej grze. Trafik zatrzymuje się w randomowych miejscach i nie wiadomo z jakiego powodu. Żeby było zabawniej, najczęściej blokują się obydwa pasy równocześnie. Zwalniamy do 60, 50, a nawet do 40 km na godzinę. A po chwili samochody przyspieszają, jakby nic się nie stało. Gdy uda Wam się wbić na lewy pas i wyprzedzić kolumnę samochodów, możemy zauważyć, że ruch blokuje ciężarówka, która nie wiadomo z jakiego powodu zaczęła jechać 40 na godzinę. Zdarza się również, że prawy pas zwalnia, a na lewym widzisz w lusterkach, że zbliża się osobówka. Wcześniej miałem wrażenie, że jeżeli wrzuciłeś lewy kierunek, nadjeżdżający samochód zwalniał i wpuszczał cię do ruchu. Teraz masz wybór. Wjechać w dupę samochodu na pasie przed tobą, albo zmienić pas i dostać mandat za kolizję z samochodem, który wjechał w twój tył. Kolejna kwestia to ciężarówki zamulające 60 na drodze z ograniczeniem do 90. Ale spróbuję wyprzedzić. Jak tylko zrównacie się ze sobą, ciężarówka AI nagle sobie przypomni, jak się wciska gaz i że potrafi jechać szybciej. I tak
jak niczym w realnym życiu, jedziecie sobie bok w bok przez kilkanaście kilometrów, blokując obydwa pasy. Taki test na wytrzymałość, a raczej kto ma więcej szczęścia i nie musi dostać się na prawy skrajny pas, aby zjechać z autostrady. Próbowałem testować, z jaką prędkością najlepiej poruszać się na autostradzie, aby nie wbić się w sztuczny korek i zamulanko, aby nie trzeba było wytracać prędkości, gwałtownie hamować i ponownie mozolnie rozpędzać swoją ciężarówkę, aby móc jechać swoim tempem. I wiecie co odkryłem? Jeśli będziecie jechać 60 na godzinę, to będziecie tak samo się wkurwiać jak przy prędkości 65 km na godzinę, 70 km na godzinę, 80 km na godzinę czy 90 km na godzinę. Nie ma znaczenia, z jaką prędkością idziecie. I tak prędzej czy później, a w moim przypadku następowało to raczej prędzej niż później, i tak trafik wyhamuje was do 40, a potem radośnie ruszy do przodu, zostawiając za sobą chmurę spalin i radosnego chichotu dobiegającego z oddalających się silników. Jeśli traktujecie ten film jako podcast, przewińcie trochę do tyłu. Zmontowałem kilka takich sytuacji, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Gra w tych okolicznościach zamiast mnie relaksować skutecznie podnosiła mi ciśnienie. Czy zrobię aktualny event z SCS-u? Nie wiem. Nagrody jak zwykle są jakie są, a jeżeli gra ma mnie wkurzać zamiast relaksować, to raczej poczekam do kolejnej aktualizacji. Może coś w ruchu AI się zmieni. Ciekaw jestem, jak to jest u was. Czy to może ja mam jakąś kumulację dziwnych zdarzeń na drodze, a może wcześniej było identycznie, a po prostu ja tego nie zauważałem? Chętnie poczytam wasze opinie, piszcie w komentarzach. Zachęcam również do obserwowania kanału, wciśnięcia lajka i suba. Szerokiej drogi i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że przedstawię wam mojego wirtualnego kierowcę Jacka. Już więcej narzekania, smędzenia i przynudzenia nie będzie. Cześć!